dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, dziś po naszym ostatnim wielkim sukcesie z Wojakiem 2 pora ruszyć dalej z ogrywaniem różnych epizodów i w ogóle. I cóż, dużo nie mówiąc, nie otrzymałem żadnych sugestii pod poprzednim odcinkiem, kogo chcecie zobaczyć, więc pójdę takim domyślnym tokiem, grając teraz złodziejem na wyzwaniu numer 2 bądź numer 3. Przy czym, tutaj powiem szczerze, oba wyzwania są w miarę przyzwoicie proste i przyjemne. Znalezione, nie kradzione pozwala nam, jak widzicie, ukraść wyposażenie od przeciwnika, więc nie wiem, widzimy jakąś super potężną rzecz, która naszym zdaniem będzie dobra. No to po walce, jeśli go pokonamy, możemy ją sobie zabrać. Tu natomiast, no proszę, tendencja wzrostowa. W pierwszej turze rzucasz same jedynki, w drugiej same dwójki, do 3 razy sztuka? Nie, w trzeciej rzucasz trójki. I powiem szczerze, obie rzeczy są bardzo przyjemne. I szczerze zacząłbym od tendencji wzrostowej, bo jakoś mam większą ochotę na to wszystko. I dobra, witaj ponownie. W tym odcinku sprawdzimy, co słychać u naszego bystrego kosteczka, złodzieja. Będzie potrzeba więcej niż kilka potworów, żeby mnie powstrzymać od zdobycia nagrody. To doprawdy urocze, że jesteś jeszcze tak pewny siebie. Żadnego zwątpienia? Czy nie pełza w twoim umyśle obawa, że zaryzykowałeś wszystko tylko po to, żeby utknąć tu na wieczność? Nie? Znakomita wiadomość. Życzyłabym ci szczęścia, ale z mojej strony byłaby to hipokryzja, skoro to ja o szczęściu decyduję. Ruszaj. No dobra. Tak więc, nasze piękne wyposażenie, takie samo jak ostatnio, wytrych i... sztylet. Nic się tu nie zmieniło. Natomiast dalsza część wyzwania już będzie inna. Proszę, dwie jedyneczki. Możemy zadać dwa obrażenia. Albo mogę zrobić coś takiego. Zmienić to w dwójkę i nadal zadać dwa obrażenia. A w następnej turze już dostaniemy trójki. Więc taka fajna mechanika właśnie. Przy czym, co jest najistotniejsze, zapamiętajcie to sobie, jeśli sami będziecie ogrywać, to nie resetuje się pomiędzy walkami, więc po prostu zawsze, jeśli czujecie, że możecie wygrać, warto to albo podbić jak najbardziej, albo to wyresetować. Tej sytuacji może być kiepska. I tak. Tym razem warto byłoby to zrobić. Tak. 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 I zaryzykuję ogólnie jeszcze przegraną, ale w ten sposób dostanę szóstkę i na samym walkę zaczynamy znowu od jedynki. Dobra, kogo ja szukuję? Ryzykuję przegraną przecież. Przegrać się nie dało. I proszę. Akurat idealnie. Super. Widzicie. Nic zaczynając, po prostu taka przyjemna, prosta mechanika, która... O, wartość kostki plus 1, super. Może być niebezpieczna, żeby nie było, bo... Owszem, jestem świadomy tego, że da się na tym przegrać. No ale z drugiej strony, no... To też jest potencjał naprawdę na wspaniałe... obrażenia, pozały walki, wspaniałe wszystko. I tak, ogólnie mówiąc, teraz możemy zadać 3 obrażenia. Ewentualnie zrobić tak. I zadać 3 obrażenia, więc oczywiście... Nie ma co mówić, ja zrobię to w ten sposób. I teraz jeszcze tak. I w ten sposób. I zadajemy kolejne obrażenia. No i widzicie, naprawdę proste. Przyjemne i nic zacisnąć wykonywalne, nie to co mój robot albo wiedźma. Dobra, no to teraz co by tutaj najlepiej zrobić? W sumie tak. Okej. Okay. Jeszcze w sumie tak. Tak, i dziękuję bardzo, wygraliśmy. Więc no widzicie, nadal prosto, nadal przyjemnie. To prawda, nie kradniemy teraz jednego wyposażenia tymczasowo, ani na stałe. Ale wiecie, co ja tu będę narzekał. I tak, obecny licznik. Nie pamiętam na jakiej był wartości, wiem tylko, że za wysoki, żeby to był komfort. Więc zaczynam od driady, która jest odporna na truciznę oczywiście. I zaczynamy z piąteczkami. Dobra, w takim wypadku zaryzykujemy z czymś takim. Super. 6 obrażeń na dzień dobry. I czy chcę to przeresetować? Dobra, zaczniemy od dwójek w następnej rundzie. Oczywiście zmienimy w trójki, prawdopodobnie będzie super. Nie trzeba za dużo obrażeń potencjalnie nawet. Dobra. A teraz mogę zadać tutaj 6 obrażeń, 7 jeśli to zrobię. Jeśli to przerzucę, będę miał mniej. Dobra.
nie ma co po prostu przerzucać, zostawiamy tak jak jest. I walczymy dalej. W ten sposób zaraz będziemy mieć trójki i inne rzeczy, będzie można to namieszać jeszcze bardziej. No, w sumie nie wiem co powiedzieć o tym wszystkim. Mógłbym użyć potknięcia, ale czy to ma sens? Chyba nie. 9 obrażeń, jeśli to zrobimy będzie... Tak, trochę mniej co prawda. Ale chcę po prostu najszybciej przejść przez duże wartości, nie ukrywając, piątki i szóstki póki co nam wadzą totalnie, więc tak. Ale no, nie ma co się przejmować, dużo życia potracimy, to prawda, ale powinniśmy sobie poradzić bezproblemowo. Teraz takie piękne coś. I... Tak. 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 Nie ryzykując, zrobię jeszcze tak. No i zwycięstwo. W następnej bitwie zaczynam od trójek. Nie najlepszy punkt wyjścia, nie najgorszy. Gorzej tylko, że to czarodziej. Ale dobra, kryształ leczący. To już mam teraz nadzieję na przeżycie. Kryształ leczący to właśnie to jest potęga tego wszystkiego. 3 punkty życia, dziękuję bardzo. Tak, to. To. Tak, tak, tak. W następnej rundzie przebijamy. A po przebiciu, bo to możemy wrócić normalne działania. Chociaż, o, dziękuję ci. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Możemy jednak zostać do tej wartości. Patrzcie jak pięknie. Po prostu popatrzcie jak pięknie. Dajemy nadal obrażenia przez to, że nas przymroził. I w dalszym ciągu mogę się leczyć ze 3, żeby utrzymać jakiś tam standard. Oj, trucizny 4. Niebezpiecznie. Bardzo nawet niebezpiecznie. No, teraz akurat jest fajna sytuacja, możemy zrobić tak, tak, tak. Jeszcze tak. Rzucić. Sens. Nie, nie ma sensu. Adam, kryształ leczniczy. I do wytrycha obrażenia. Powinniśmy jakoś to może przeżyć. Będziemy mieć farca. No niestety mamy pecha. Niestety mamy pecha. Chociaż nie ukrywam, to akurat jest z mojej własnej głupoty. A nie, przeżyjemy to na 1 HP. Patrzcie. Przeżyliśmy to na 1 HP. Sukces po prostu. No i leczenie. Idealnie wyliczone. Ale dobra, mniejsza. Teraz mam do wyboru Sala Luster albo Kunai, czyli już ciekawsze rzeczy. Sala Luster. Potężne, bo co? Szóstą rundę dostajemy jedną kostkę, ale mnie. Kunai za to jest najlepszy. Na turze jedynkowej zadajemy po prostu tyle, ile mamy jednak razy 2 obrażeń. Potęga. Po prostu czysta potęga. Uwielbiam Kunai. Tak, teraz... Nie jest to najlepsze, bo zaczynam od 4, 5 i 6, więc pierwszą rundę musimy przeskipować. Jezu, nie, zepsułem sobie jedynki. Jaki jest mi job. Nie, wierzę. To się wytnie po prostu. To się wytnie po prostu. A mniejsze z tym. Gdybym tego nie przeskipował, to byłoby lepiej. No niestety. Jednak w tym, że czasami nie myślę i... intuicyjnie coś próbuję robić, tam kontrintuicyjnie nawet dla tych, którzy znają w sumie działanie gry. Ale no, już przywykłem, więc nie jest tak źle. No ja przez to, że tego ślepienia teraz tak naprawdę nic nie robię. A, dobra. Pierwsza rzecz to tutaj zawsze. I w takim razie teraz wiki. Leczenie czy trzeba? W sumie nie. Więc tak. Tak. Mógłby potknięcia użyć, ale spasuje, bo nie czuję, żeby to było aż tak potrzebne, wiecie. Żebym po prostu zrobił to, zmarnowałbym tak naprawdę limit breaka, którego będę mógł wykorzystać w inny bardzo dobry sposób. I teraz tak, tutaj, 3-1, akurat idealnie 1. A, i teraz tutaj leczenie, tutaj obrażenia. Leczenie niech będzie. I następnie tu, że wygrywamy. Właśnie przerzuciliśmy się, jak widzieliście zapewne, na
jedynki. Prawda, oznacza to, że jedynek nie będzie w następnym pojedynku, co jest trochę smutne, ale... No niestety. Jeszcze przy okazji spróbuję zrobić jedną rzecz. No dobra, coś zepsułem, nie ma sensu po prostu. Chciałbym się leczyć, ale... Zepsułem po prostu mechanikę. Tego, co chciałem zrobić, no w sumie nie tyle co mechanikę, co wykonanie, mogło się uczyć za mniej, ale... Dobra, ja tu będę gadał boty, więc nie ma co słuchać. O, dobra. Bandaż. Uleczy jeden, nieparzysta. Przyjemne, ale nie. Parzysta ukradnie jedną sztukę złota. Nie. Skórzany pancerz. Nieparzysta zredukuj obrażenia ataku każdego ataku o jeden. No, idealne. Nieparzystych nie będziemy mieli zawsze, bo co drugą turę, no ale... Wyobraźcie sobie, że to jest dobry wybór. O, i niestety naśladowca. Powiem wam szczerze, niebezpieczny. Jeśli się nie mylę, to jest dosłownie... A zresztą co ja mówię, po prostu zobaczycie sobie za chwilę. Tylko czy zaczynać od sklepu, czy od naśladowcy? Dobra, zacznijmy od naśladowcy. Jestem kowadłów, czyli fajnie. A więc tak, kopiuję twoje postarzenie. Kostki chyba też. Inne rzeczy chyba też, więc po prostu to jest idealna kopia naszej postaci. Jako, że jest niebezpieczny, to zaczniemy od tego. Może jakaś jedynka? Oczywiście, że jedynka, super. Każda jedynka zadaje podwójne obrażenie po prostu. Gdyby wiem, że sztylet można powiedzieć będzie taki sam jak kunai pod niekąd, ale... Ja i tak lubię kunai. Dobra. Teraz tak. Wracam do trójeczki. I czy jest sens coś tutaj więcej robić, niż zadawać obrażenia? Raczej nie, więc możemy spokojnie zabić. Jedno co tu, to tak, zarzucę. Bo jednak no... Jedno mniej obrażenie, co jest na pewno warte uwagi. Tak. Teraz zamiast dostać 5 obrażeń, dostaniemy... 4? Co? Dobra, nie ogarniam, co tam zrobił, czym to zrobił, ale... Ciekawe. Piątki, żeby szybciej przebić się przez to. Jedyneczka, super. Czwórka niestety nie za bardzo ma jakikolwiek użytek. Dobra, zrobię to inaczej. Tak, tak. I to na szóstki, żeby dostać znowu jedynki. I wychodzi mi to najlepiej, jestem tego świadom, ale... Ponownie... Tak jak to miało miejsce ostatnio, przypominam, nagrywam to bardzo, bardzo wczesnej porze. Zresztą jak to miało miejsce ostatnio. To, dobra, to już, teraz bym czuł, że zagina trochę, powiedzmy, czasoprzestrzeń, czy tak to nazwę. Pojęcie tego wszystkiego, co tu się dzieje. Będąc tego z wami szczerym, to... Nie do końca pamiętam, na kiedy nagrałem ten odcinek, kiedy miał być następny, poprzedni, w ogóle jak to jest, naprawdę trochę tak się pogubiłem w tym, kiedy co nagrywam, na jaki dzień. Nie wiem, czy ten odcinek zobaczycie w dzień, w którym to nagrywam, czy zobaczycie to jutro, za dwa dni, najprościej w świecie nie pamiętam. Wiem tylko, że już trochę tego ponagrywałem i powiedzmy, że wstawanie bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wszystkim, to jest naprawdę... Zaleta, jeśli chce się załatwić dużo odcinków. Ale dobra, mniejsze z tym. Tak. Mógłbym dwa obrażenia albo redukować. Zredukuję póki co. Trójka na leczenie. Dwójka na obrażenia. No i nadal, jak widzicie, możemy sobie spokojnie teraz walczyć, tak? A ja będę się zastanawiał pewnie już do końca moich dni na tym odcinku. Kiedy on ma się ukazać, bo w sumie... Mogę powiedzieć tyle. Poprzedni był nagrany spokojnie, w dzień, w którym został pokazany. A dzień wcześniej, już nie jestem pewien, ale wiem, że po prostu no, nikt nie pokazał żadnych komentarzy w dzień tego odcinka. Dobrze się obejrzał, jak to moje standardy, ale po prostu żadnych sugestii, niczego nie było tu. Najprościej w świecie już odpuściłem czekanie dłużej. Mówię, że właśnie mam ten wolny dzień, więc chcę jak najwięcej zrobić tych zapasów, wszystko, żeby móc się skupić potem na swojej edukacji uniwersyteckiej. O nie, to będzie bolało. Nadal nie wiem, po co zrobił tamtą szóstkę. No. Ale wracając, bo tak już się naprawdę gubię w tym, co chciałem przekazać. Chyba naprawdę tego już nie złapię, o co mi chodziło.
To jest zbyt skomplikowane po prostu na moje myślenie o godzinach porannych. Już porannych czytajcie przed tą 9 rano. Tak, 9 rano to już dla mnie standard. Taki, że jestem w stanie się tam wymyślić, funkcjonować. Jak teraz to nie. Właśnie wydaje się, że się zawsze leczy idealnie. Może jak temu zadaje, nic nie zmieniło. Dobra, starczy tego. Musimy go zabić tyle. Już wiem, że to za szybko się nie uda. W takim tempie. W ogóle też szkoda, że nie da się jeszcze bardziej przyspieszyć tych wszystkich rzeczy. I znowu 3 leczenia i ma 12 zdrowia, zaczyna z 10. Chyba. I redukcja o 1. To jest takie głupie. Mogą po prostu tego nie brać tutaj teraz. Dobra, trochę głupio to zrobiłem, ale w sumie wyszło na to samo. Daję 2 obrażenia. I zaryzykuję z tym. To się pewnie wyleczy za 3 i znowu nic z tego nie będzie, chociaż nie jestem pewny. Czy on zawsze ma 6? Wiem, jak to wygląda, jakby zawsze miał 6. No i zredukował, nie. Wiecie, ja coś czuję, że tutaj to będzie moja porażka. To raczej będzie moja porażka, niestety. No i znowu ma 6, widzicie co? Tylko nie rozumiem, czy użył sztyletu zamiast kunai. Bo to jest takie... Niezrozumiałe. No i znowu ma 11. To ma sens w ogóle. Ma sens. Dobra. I teraz tak. Mamy na tych kostkach łącznie 8 obrażeń, ale na pół, więc 4 obrażenia. Jeśli tutaj zrobię, będę miał ponownie tym razem 3 obrażenia, więc nie ma sensu. Dobra, zróbmy tak po prostu. Dajmy to 3. Chociaż. Bo to nie jest łatwe, tak wygrać z nim i myśleć o godzinach takich wczesnych. Chociaż okej, no na poprzednich jakoś jeszcze udało mi się myśleć, więc tutaj też dam radę. Zgłupiłem. No on mógł to zdobyć. Naprawdę mógł to zdobić. Gorzej, że teraz po walce z nim nie będziemy mieli już niczego innego. Więc i tak padniemy. Ale dobra. Mogę tutaj zrobić coś lepiej. Na pewno to mogę zrobić. W ten sposób będę miał 3 trójki. Uleczyć się za 3 teraz będę mógł. Czy to ma sens? Nie, nie mogę. Muszę po prostu zadać te obrażenia. Na ciebie padł. To jest wspaniała sytuacja. Powadło. I teraz co tu mamy? No obrażenia plus 1, no to i max 2. Więc... Powiem szczerze, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam, wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie ulepszanie kunai. Z dwójki też to będą mogły wylatywać za mnóstwo obrażeń. Ale dobra, mniejsza. Ryzykujemy, idziemy na pirata. Może jakoś to przeżyjemy. Więc tak, żeby to przeżyć, muszę zaryzykować w następujący sposób. Wytrych. To. Żeby mieć po prostu dużo kostek. Przerzucam na 5. Przerzucam na 6. 6 zamieniam na 6-1. I a tu dosłownie na obecny moment 10 obrażeń. Jeśli tu podwoimy, to każde będzie 4. Więc to będzie nadal za mało. Więc tak.
rzucam tak, rzucam tak. Daję 4 obrażenia, bo więcej nie ma sensu, robię tak. I wiem, że na samej turze będę miał znowu nic, ale mam przynajmniej 5 życia, więc może coś się uda. Okej, okay. Przeżyłem dzięki temu w sumie. I teraz aż takie dzikie jazdy nie mogę zrobić jak ostatnio, ale i tak można spróbować. Nie, niestety, nie wierzę w swoje szczęście, żeby było aż takie wielkie, więc... Przykro mi, niestety padnę. No, padnę tym razem. Po części to było przez moją własną głupotę, po części przez trochę pecha. Ale dobra, mniejsza z tym. Nawet nie będę długo czekał, ruszam ponownie. Ja muszę to po prostu wygrać i w ogóle i tak. Witaj ponownie, mój mały, niedosłyszały zwycięstwo. Już jak wydasz pieniądze? Prywatna wyspa, jach, nowi znajomi, którzy będą ci mówić, że jesteś faktycznie tak mądry, jak sobie zdurałeś? Dobra, mniejsza. Po prostu szybko lećmy, musimy sobie poradzić, musimy to wygrać. Okej. Okay. Po prostu naprawdę lecimy z tym wszystkim, im szybciej wygramy, tym lepiej. A nie mam zamiaru się tak łatwo mieć poddawać. No i w sumie GG, wygrana tutaj. Szkoda tylko, że jeszcze przed nami tak dużo pięter. I nadal jest okazja, żeby zlamić. A, kieszonkowiec. Badziew, ale dobra, i tak wezmę. Przynajmniej będę mógł skorzystać z tego jakkolwiek. Najpierw podzielimy. 1-3, no niestety. Parzyste to nie jest. Ale tak, i tak użyjemy, tak, tak. Jedna przykład złota więcej zawsze, więc no. Na wypadek, gdybyś trafił jakieś super fajne rzeczy tam potem w sklepach, to warto mieć. Dobra, dzielimy w ten sposób, 4-1. Tylko w sumie, czy mogę jeszcze tutaj użyć, czy będziemy robić jakieś jeszcze lepsze wartości? Nie, raczej... Czyli nic lepszego i tak tego nie zrobię. Jeszcze chcę po prostu zostawić to na 6. Może po tym jedynki mu co robić. Ale dobra, 2 trucizny, tyle. To szczęście, ten cały śluzak, czek, tam jest niegroźny. Dobra, tak. Tak, tak. No i w następnej rundzie już zwycięstwo. Nawet mimo tego, że nakłada 1 000 000 trucizn. Ale dobra, damy radę, musimy dać. Innej opcji nie ma. I przy okazji będziemy mieli potknięcie. Już po prostu następne trudniejsze starcie. Dziękuję bardzo. Zaliczone 3 kostki. Jest super. I tak, kichać, stereogłowy i pianek. Wyzwanie nieszczególne bym powiedział. Jestem w stanie łatwo sobie poradzić potencjalnie z tym wszystkim. I tak, bez zbędnego wymyślania. Tak, tak. 3-1. Piątka, w następnym będzie 6, którą zmienię w 1. Niedobrze. Też masz wsteczkę, więc zadam jeszcze 3 obrażenia. Dobra. Pierwszy wytrych, oczywiście. Zawsze wytrych. Tak. 3 1. 2. I lecimy dalej. No w sumie, jak teraz myślę, to przydałoby się chyba więcej rzeczy, które pozwalają duplikować kostki i inne takie. A nie zmieszył wszystko jeden. Ja zdecydowanie, bo coś takiego pójść to byłby pod najlepszym. Tak, 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 tak. Przełamanie limitu, czy muszę używać? Nie, ale to i tak zrobię. W ten sposób mam gwarancję po prostu już wygrania. Im mniej życia tutaj stracę, tym większe szanse na to, że przeżyję inne walki, nawet jeśli będę miał lamić. Dobra. Popchnięcie, wartość kostki plus 1. To jest akurat bardzo dobre. Podobnie będziemy mogli z 6 generować sobie dodatkowe 1. Albo delikatnie manipulować wartościami. No i dobra. Tak. Okej. Okay. Tak. 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 I okej, w następnej rundzie już mam 2. Udało się tak pięknie zrobić. No i fajnie tylko gdyby za znowu kunai się trafiło. No tu łączy 4 obrażenia, tam będzie 9, więc zdecydowanie lepsze.
lecimy dalej. Damy radę na pewno. Bo jak widać, stereo głowy dzisiaj nie w formie. Na razie się nałożył dwa osłabienia. Znaczy tyle tych wytrych. Nie będę czekał, po prostu przerzucamy piątki na szóstki. Dziękuję i znowu jedynki w następnej rundzie. I znowu jedno osłabienie, oby tylko nie na sztylet. Bo szczerze, sztylet to jest nasze jedyne coś, co potrafi zdawać obrażenia. Mam ci 3 obrażenia, zmienię to w 4 obrażenia, bo czemu nie? A 4 obrażenia zmienię w 5 obrażeń, no i więcej nie ma co robić, po prostu następna runda trójeczki. I potencjalnie wygramy. Czy mówię potencjalnie, bo jeszcze nie wiadomo jak to wyjdzie. Dobra, nie będę ryzykował tutaj śmiercią, jeśli spasuje, więc pas. Oszczędzamy sobie podgnięcie na kiedy indziej. Jeszcze trafił najgorsze wyniki, jakie mógł prawie. Jest dobrze. I się udało. Wydawając przy tym fortunę. Dobra, i teraz sala luster kunai, oczywiście, że kunai. I nie czekając na nic, idziemy do pianka. Mając 7 złota. W tym momencie już będzie 8. Tak. 1 i 4, czy jest sens? A niech stracę po prostu i tyle w temacie. Powoli, na spokojnie, tą szóstkę zostawimy, żeby następnie dostać jedynki i mocno go po prostu zaatakować, nawet z potknięciem. Oczywiście, że skorzystam. Są tam 2 punkty obrażeń. Zresztą tego, że ja zadaję mu 2 dodatkowe. Nic, właśnie, nic takiego. No i proszę, 10 życia. Następnej turze prawdopodobnie nam się to już uda wykończyć. Okej, okay, jedna zamrożona, jedna podpalona. I znowu potknięcie gotowe. Dobra. Mamy tutaj obrażeń 6. 7. To tak. I powinno się prawie udać. Tak, prawie. Ale spokojnie, nie powinien nas dobić, więc no, już dobra, nie mógł nawet, dobra, ryzykuję mocno, bo w sumie będziemy znowu mieć mało życia na następnej bitwie, ale trudno się mówi, lubię żyć na krawędzi, więc tak, super, 20 HP, widzę, tu mamy dmuchawka, podruba i bandaż. Mamy i tak kradziejstwo, które ciągle używamy, to mogę sobie wykupić różne głupoty. Nawet wezmę wszystko póki co. I tak, no to mamy 4 monety. I tak, pirat, złota rączka, czarodziejka. Więc park ma przygotować odpowiednie wyposażenie. Więc tak, na pewno bandaże zostawiam, kieszonkowce zostawiam jeszcze. A, popchnięcie, wytrych. Kurczę, coś tu przydałoby się zmienić. To kupiłem tą dmuchawkę, tak szczerze. Żeby zawsze te nadmiary kostek móc wyrzucić. Jak nie mam co z tym zrobić. No, zamiast... Ja nie, zamiast których już lecę i kunai też nie mogę. Kieszonkowiec jest potrzebny. Dobra, na razie pójdziemy bez tego, jako że... No, ryzykuję tutaj też sporą kratą zdrowia. Po prostu pójdziemy. Znaczy ze złotą rączką. W następnych bitwach już będziemy mogli spokojnie wziąć. Okej, 4. Więc 4 nie. 3 i 1, okej. Okay. Jedynkę już mogę tam przerzucić od razu. To jest tak, 5, no nie chcę 5. Jeszcze kolejna 1. Korzystał kradł. Następna runda znowu 1, to będziemy mogli mocno bić, zabić. Będzie dobrze. Że on dostał młotek. Oby nam nie ogłuszył tego, co jest najważniejsze. Popchnięcie, dobra, mam pomógł. I zrobimy tak.
idę jak najszybciej go wyeliminować. Jeszcze na razie jesteśmy poza jego zasięgiem obrażeń. Tak, maksymalnie zadaje 8, więc jeszcze spokojnie. No, i w jakiejś tam następnej rundzie ewentualnie wtedy już spokojnie sobie będziemy mogli się podleczyć. Nawet w sobie teraz można by było spróbować? Tutaj zablokowali, więc dobra. Akurat tak dwa punkty leczenia, żeby trochę powali odrabiać to, co on tam nam robi. Nie zdane. I okej, tym razem w sumie zadanie wiele. No dobra, mówię niewiele, ale to jest dużo na ten moment, więc dobra. Wróćmy się za 3, bo czemu by nie? A te 3 kostki już spokojnie go wyeliminują. Więc no, jest znośnie, chociaż nadal na krawędzi. No mamy właśnie kilka jabłek. I z 20 pójdziemy na pirata. Ewentualnie się zobaczmy, co mamy tutaj. Kunaj. Kieszonkowy zdaje 2 złote, ale to nie opłaca się. Bandaż, dowolna kostka. Wytrych. Przyszłyście dzieli na 3, czy nie jest akurat takie super? Popchnięcie bardzo dobre. Sztylet no, opłacalny się staje nawet bardziej, ale kupić za nic nie ulepszamy. Chociaż chwila, muszę zobaczyć jeszcze co mam w plecaku. Bo druba staje się mała, to jest potężne. I to muchawka zdaje 4. A jednak zanim coś tutaj, to właśnie trzeba jeszcze zobaczyć, co oferują nam w tym momencie. Ej, tylko patrzysz, czy zamierzasz coś kupić? Mam bardzo fajne promocje. Dobra. Urok wężowego oka. Zdecydowanie. Patrzcie. 6, 2 jedynki, 3, 2 jedynki. 3, 2 jedynki. Po prostu potężne. Więc nawet to wezmę wstępnie zamiast popchnięcia. I wiem, że mógłbym zamiast bandaża. No ale tak. Właśnie kurczę, nie wymieniłem bandaża. No i bądź. Dobra. Dobra. Świetna sytuacja. Na dzień dobry. Tak. I podbijamy do piątek na następną rundę, co oznacza, że w następnej dostaniemy 6, a co oznacza, że te 6 łatwo będzie przerobić na coś innego. Super po prostu. Gorzej, że dostałem podpalenie. Ale tak. Tak. Świetna sytuacja. 3 jedyneczki. Tak. Jesteśmy jeszcze poza zasięgiem. Tak, poza zasięgiem. Znaczy, najgorszym roku 8. Tak, najgorszym 8, więc jeszcze raz nie dobija. Możemy spokojnie pobawić się kunaj. I okej, teraz. Akurat za 2 obrażenia, to jeszcze jest lepiej. Dotknięcia nie musimy używać. Jest dobrze. Nie robi. Wiem, teraz 10. Czy to jest na z zasięgiem? Ma 2 kostki, więc albo zada 8 tutaj, albo 6 tam. No i raczej 6 plus ile by musiał być? Nie ma szans. Dobra, jesteśmy nadal bezpieczni. A jeszcze same 2, co tym bardziej bezpieczny. Na 8 obrażeniach wygramy to. Jako, że teraz tak byśmy dostali leczenie, to nie ma co się przejmować. I dobrze. Pirat ma gdzieś triumfy i porażki. Pirata obchodzą bitwy i fraszki. Fajny piratek, tak, fajny. No dobra, kolejny poziom, nowa kostka, super. I w tym momencie w sumie powinniśmy się już jak najlepiej przygotować na starcie. I tak, kieszonkowiec. No, zajmuje miejsce, jestem tego świadom, ale wydaje się bardzo dobry. I póki co wyrzucę bandaż, skoro i tak z niego nie korzystam. No i idziemy na czardziejkę, którą postaram się oczywiście pokonać, wcześniej ją okradając. I tak, parzyste. 1-3, dobra, to zmieniamy na... No, wiem, że różnierstwo, ale tak. 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 I dobra, w następnej rundzie mamy jedyneczki, więc będzie piękne.
Okej, dwie jedynki. Porażenie może użyć uszkodzenia. Teraz może użyć i uszkodzenia, i porażenia. Nadal są to jednak niskie obrażenia. Więc nie powinno być jakoś super groźnie i niebezpiecznie dla nas jeszcze. Więc jej. Myślę, że musiał nam kunai akurat zablokować. Nie mogło niczego innego. Musiało po prostu, wiecie. Ta gra mnie nie lubi. I tyle w temacie. Okej, czwórka i szóstka, czyli niestety 10 obrażeń, 2 porażenia. Robi się niebezpiecznie. Pięcie i wytrych. Mocne to, ale niestety musimy zaakceptować. Nie ma sensu. Następnych dostajemy trójeczki, to za to będzie większy sens. I teraz to uszkodzenie, nawet nie próbuję kociołkiem, a tu próbuję kociołkiem i... jej się to opłaciło. A ja znowu jestem w skraju śmierci. Bez leczenia. Właśnie nieostrożnie gram. Nie, ale prawda jest taka, że w sobie nie mam co robić, żeby być ostrożni. Klęcie teleportacji wymaga piątki, uniknij następnego ataku. Chyba mamy odpowiedź na to, co trzeba zrobić. Tylko zamiast czego? Chyba kieszonkowca. Chyba naprawdę już jego czas nastał. I... nie jest dobrze. Super kałamarniczka, super przeciwnik. Ulepszona kałamarnica, ja tego nie chcę. Trzy kostki. I czy jest jakaś inna różnica? Popchnięcie cios głową. Oj, czyli tak tutaj działa. Nie można z zasmradzać, że tak to nazwę. Ale za to może cios głową spokojnie robić. W takim wypadku zakończę deputacji. Tutaj dwie jedynki, bo w sumie to jest różnicy. Jeszcze jedna jedynka w ten sposób. Piątki, szóstki. I w następnej rundzie już będzie spokój. Nie ma co więcej robić. Dobra. Tak, jesteśmy na skraju śmierci. Swoją drogą. Ale no. Teraz piątka jest osiągalna. Trójka, czwórka. Bump. Okej. Dobra. Da się jakoś zrobić. Zostaną nam, jak widać, trzy wolne kostki. Które, czy możemy jakoś użyć szczególnie dobrze? Nie, wiecie co, to nie wystarczy. Znowu nas dobije. Znowu. Niestety. Tak. Jeśli bym poczekał z tym do trójek, to zadałbym... oj nie. Damy radę. Chyba nie damy, naprawdę. A na obrażenie mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Dobra, czyli teraz tak. 18. Za mało, żebyśmy sobie poradzili. No cóż, no to. Trzeba liczyć na to, że będzie miało fatalne rzuty. Chyba mogę jeszcze. Więc tak, 2, 3, 4, bump, teleportacja. Chyba naprawdę liczyć na najgorsze rzuty. Dobra, przegraliśmy. Użyję teraz dwójki, potem szóstki, do widzenia. Nie, jestem zbyt pewien swoich chyba możliwości. Albo zbytnio się skupiam na jakichś głupotach zamiast czymś sensownym. No ale trudno.
Próbowałem, nie udało się. Więc tak. Jak na razie złodziej dochodzi chyba do, znowu do listy postaci, którymi chyba nie poradziłem i cóż. Smutne to? Ale nie ukrywając, jeszcze z niego wrócimy. Przy czym kolejny odcinek prawdopodobnie będzie kolejną postacią, jakąś inną na wyzwaniu. Ewentualnie powrócimy do robota, żeby tak w sumie po kolei iść wszystkimi postaciami. Jeszcze się zobaczę, a póki co no to na tyle. Mam nadzieję, że moje lamy wam się podobały, no i dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej!